Mamy jeszcze zadanie, tak? Jeszcze. Otwieram siódmą sesję Rady Powiatu Szczelecko-Terezyneckiego. Na 17 radnych obecnych jest 16, a zatem 6 uchwały będą prawomocne. Chciałbym Wysoką Radę poinformować, że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o pewne zmiany nie w porządku, a w wymianie dróg. I może po kolei. W trzecim punkcie mamy sprawozdanie starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Czwarty punkt, przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w starostwie. Piąty, informacja o realizacji inwestycji powiatowych i remontowych prowadzonych przez starostwo oraz jednostki organizacyjne. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. I tutaj w punkcie szóstym z zarządu wpłynął wniosek, aby wycofać druk 72 i w to miejsce wprowadzamy druk 87. Wszyscy radni otrzymali. W następnym punkcie siódmym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu naszego. Wniosek zarządu jest, aby druk 73 wycofać i wprowadzamy w to miejsce druk 88. I już potem bez zmian. W ósmym punkcie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drezdenko. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Łukach Wielkich. Dziesiąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem przyjemienia pańskiego w Drezdenku. Dwunasty punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy zespołu szkół porad gimnazjalnych w Drezdenku z siedzibą przy ulicy Kolotnickiej w Drezdenku. Dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu szczelecko-drezdeneckiego od 1 września 2019 roku. 13 punkt, podjęcie uchwały w sprawie kontroli i domu pomocy społecznej w Dolnej Gminie. 14, debata nad raportem o stanie powiatu. 15, absolutorium do zarządu powiatu. 16. Informacja o interpelacjach radnych. 17. Wnioski i opinie radnych. 18. Przyjęcie protokołu z obrad 6. sesji z Rady Powiatu. 19. punkt. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, propozycje zmian porządku obrad? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu trzeciego, sprawozdanie starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Tak. Dzisiaj będziemy mieli trochę głosowań na najważniejsze prawa rządu, ale teraz przegłosujmy jeszcze porządek Rady. Kto jest za przyjęciem porządku Rady? Proszę zagłosować. Za 15, przeciw nie było, jeden nieobecny, porządek został przyjęty. Panie starosto, jeżeli można, to proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawię sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej z roku 2019. Po drugie, postanowił ogłosić kolejny przetarg na remont elewacji budynku ratusza w Drezdenku, ponieważ efekty, jakie wpłynęły na pierwszy ogłoszony przetarg, znacznie przekraczały zabezpieczone w budżecie powiatu środki. Po trzecie, na ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą remont dróg powiatowych, polegający na położeniu warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko-grodzieńskiego w 2019 wpłynęło wiele ofert. Zadanie zostało podzielone na 7 zadań częściowych, w związku z tym, że najtańsze oferty przekroczyły zaplanowane środki budżetowe w powiecie, powiatu, zarząd postanowił zrezygnować z dwóch zadań częściowych i realizować 5 pozostałych zadań w ramach zabezpieczonych środków. Po czwarte, zapoznał się z informacją o planie pasażerskiego publicznego drogowego transportu zbiorowego organizowanego przez powiat strzelecko-grodzieński. Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 20 maja podjął 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pod nazwą Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Po trzecie, trzecią uchwałę w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowa ulic Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej w Dobiegnieniu. W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowa ulicy Dębowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej w Dobiegnieniu. I w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowa ulicy Jedności i Szkolnej w Dobiegnieniu. Po drugie, zaakceptował do przedłożenia na sesji Rady Powiatu 3 projekty uchwał. Pierwszy. W sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Lipkach-Bielni. Po drugie, w sprawie zmiany nazwy zespołu szkolnego gimnazjalnego w Drezdenku z siedzibą przy ulicy Konopnickiej w Drezdenku. I w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu strzelecko-drezdenckiego od 1 września 2019 roku. Po trzecie, przyjął korektę planu zamówień publicznych powyżej 30 tysięcy euro na 2019. Po czwarte, zaakceptował treść zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu strzelecko-drezdeneckiego w udziale 2/18 zabudowanej budynku w budynku mieszkalnym położonym w Drezdenku przy ulicy Konopnickiej 3 oznaczonej numerem ewidencyjnym 1083/16. Po piąte, pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drezdenku z prośbą o dofinansowanie transportu młodzieży na zajęcia terenowe, które odbędą się na terenie Babinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 500 zł. Zarząd na posiedzeniu 30 maja zaakceptował, po pierwsze, zaakceptował do przedłożenia na sesję Rady Powiatu 4 projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Drezdenku, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, absolutorium dla zarządu powiatu strzelecko-drezdeneckiego za rok 2018 i kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegnieniu. Po drugie, przyjął informację o realizacji inwestycji powiatowych i remontowych prowadzonych przez Starostwo i Jednostki Organizacyjne Powiatu w 2019 roku do przedłożenia Radzie Powiatu. Po trzecie, przyjął korektę planu zamówień publicznych powyżej 30 tysięcy na rok 2019. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu strzelecko-drezdeneckiego za rok 2018 do przedłożenia Radzie Powiatu. Po piąte, pozytywnie zaopiniował następujące wnioski. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wprowadzenia specjalnej branżowej szkoły pierwszego stopnia nr 2 nowego kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii. Burmistrza Drezdenka z prośbą o wsparcie finansowe wyjazdu grupy choreograficznej Dziewczęta z Głowami na Mistrzostwa Europy w Chorwacji w kwocie 2000 zł. Burmistrza Drezdenka z prośbą o uwzględnienie projektu miejscowego planu, uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Drezdenka. Na posiedzeniu 6 czerwca zarząd podjął 2 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadzenie zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Po drugie, zaakceptował do przełożenia na sesji Rady Powiatu 3 projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzelecko-drezdeneckiego na lata 2019-2026, w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drezdenko w formie dotacji celowej na zadania w zakresie działalności gminnych instytucji kultury. Po trzecie, przyjął
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku. Po czwarte, po zapoznaniu się z protokołami Komisji do spraw likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu strzelecko-zezdańskiego w razie zgody na kasację pojazdu marki Ford Force. Samochód ze względu na stan techniczny nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Wartość rynkowa brutto samochodu przy uwzględnieniu szacunkowych kosztów naprawy na dzień badania wyniósł 500 zł. Wyraził zgodę na zawarcie umowy zlecenia z nauczycielami informatyki w Zespole Szkół w Drezdenku i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich za obsługę sieci internetowej miesięcznie w wysokości 400 zł przez okres 10 miesięcy w roku kalendarzowym. Wyraził zgodę na przyjęcie z Państwowej Straży Rybackiej drożdżowy samochodu osobowego Honda HRV w celu dalszego przekazania dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gorzowie. Na posiedzeniu 14 czerwca zarząd zapoznał się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu do materiałów na sesję Rady w dniu 17 czerwca. Po drugie, postanowił wycofać z porządku obrad sesji zwołanej na dzień dzisiejszy dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzelecko-zezdańskiego i zaakceptował dwa nowe projekty w wyżej wymienionych sprawach do przedłożenia na sesji Rady Powiatu. Po trzecie, postanowił wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego Rady o wprowadzenie wyżej wymienionych zmian na 7. sesję Rady Powiatu. Podjął 7 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu powiatu strzelecko-zezdańskiego sporządzonego na 31 grudnia, w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi dotychczasowej kategorii należącej do kategorii dróg gminy w gminie Strzelce Krajeńskie, w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu drogi dotychczasowej kategorii należącej do kategorii dróg gminy w gminie Dudziecznie, w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Drezdenku, w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lub drodze rokowa. Ostatnia z wymienionych uchwał dotyczy lokalu mieszkalnego o powierzchni 65 metrów i 68 setnych metra kwadratowego usytuowanego w budynku przy ulicy Niepodległości nr 22 w miejscowości Drezdenku. Z lokalem związany jest udział 665 tysięcznych w działkach 218 przez 3 i 218 przez 5 o łącznej powierzchni 188 metrów kwadratowych. Lokal stanowi własność powiatu i oszacowana wartość nieruchomości to 89 tysięcy. Zarząd powiatu ustalił cenę do pierwszego przetargu w kwocie 95 tysięcy złotych. Po piąte, pozytywnie zaopiniował wniosek Miejsko-Gminnego Związku OSP w Drezdenku z prośbą o wsparcie finansowe udziału dwóch drużyn OSP w Trzewiczu, reprezentantów naszego powiatu na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, przyznając kwotę do 1000 zł. Postanowił wydać upoważnienie dla pana Tomasza Górniaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadania, doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zestaw środków ochrony indywidualnych w związku z przeznaczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Panie Przewodniczący, dziękuję. Dziękujemy. Są pytania do sprawozdania przedstawionego przez starostę? Jest pytanie? Jest pytanie? Jest. Pan radny, proszę. Panie starosto, uchwała w sprawie związana z, wyleciało mi słowo, jak to się nazywa, z konkursem na dyrektora LO w Drezdenku. Czy to była uchwała w sprawie wskazania terminu, czy to była uchwała już osobowa, jakie osoby, które osoby wystąpią w roli naszego poręczenia jako starosta? Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Wajko, proszę. Przewodniczący, panie starosto, ja właśnie też mam jedno pytanie dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora, ale pierwsze zadam pytanie o transport. Termin został przedłużony, o ile się nie mylę, o rok, tak?
nasz transport, który mamy przygotować, nasz transport powiatowy, o którym tu rozmawialiśmy. Rok do stycznia 2020 roku, czy do lipca? Do stycznia mieliśmy 2020 roku. Obligatoryjnie powinniśmy uruchomić już transport publiczny. Powinniśmy uruchomić. Tak. I to nie zostało przedłużone. 1 stycznia 2020 roku jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia. Tak? To... Aczkolwiek pojawił się ten dodatkowy program dotyczący propozycji PiS-u, dotyczący transportu z każdej miejscowości. I my w tym kierunku się przygotowujemy, żeby te miejscowości należące do naszego powiatu, do stolic naszego powiatu, żeby połączyć. Mamy jedną taką linię, która jest nieaktualna, nieaktywna i w związku z tym powoli przygotowujemy się, to ja Państwu przedstawiałem to przedstawialiśmy to na komisjach i tutaj chcielibyśmy od 1 września uruchomić tą dodatkową linię, która by w jakiś tam sposób zamknęła nam pętlę łączącą poszczególne stolice naszego powiatu. Okej, dziękuję. Przejdę do pytań działalności zarządu i działań zarządu między sesjami. Panie Starosto, o jakiej kwocie możemy na dzień dzisiejszy mówić w związku z nieprawidłowościami w Wydziale Komunikacji? Jakim podmiotom i na jaką kwotę nie zostały środki przekazane? Tu mówię o Funduszu Ochrony Środowiska, bo to mnie też bardzo interesuje. Czy w dalszym ciągu prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie? Czy już zostały przedstawione konkretne zarzuty osobom? I czy już powiat zaczął składać wnioski do mieszkańców o dokonanie ponownej opłaty? I ilu mieszkańców to może dotyczyć na dzień dzisiejszy? To jest pierwsze pytanie. Kolejne pytanie. Na poprzedniej sesji zadałem pytanie, nie dostałem jasnej odpowiedzi. Zresztą nie dostaliśmy, tak jak pan starosta tutaj przedstawiał. Odsłuchałem dzisiaj raz jeszcze odpowiedzi pana starosty. Zapytałem się o elektroniczny pomiar prędkości przy wjeździe do Strzelec Krajowych od strony Garcka. I bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Czy będzie on zamontowany i czy jest on na naszym, w dalszym ciągu na naszym stanie, czy został już z tego stanu zdjęty? Ten przyrząd. Podobnie na tej samej sesji nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie dotyczące numerowania interpelacji. Dlaczego to pytanie zadałem? No, dziwne słuchy chodziły po Strzelcach, że zostały zadane panu staroście trudne pytanie od członka koalicji. No i potem zostało wycofane, bo się dogadaliście. O, tak delikatnie powiem. Także bardzo proszę też o tę odpowiedź. Tak jak wiemy, że nic nie dzieje się bez przyczyny i zapewne wkrótce podłoże tych decyzji będziemy znali. Wpłynęła decyzja od pana wojewody na kolejne pytanie na kwotę prawie 1 000 000 zł, 995 800 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa do gminy Dobiegiew, to jest na rok 2011 i 2014. Co z pozostałymi latami? Czy jakieś działania i ruchy są wykonywane? Mówił pan, panie starosto, o przetargu na wykonanie remontu ratusza w Drezdenku. Oczywiście, jak wiemy, jest on nierozstrzygnięty ze względu na zbyt wysokie koszty, ale mam pytanie, czy zarząd powiatu szukał środków zewnętrznych, czy zwrócił się do pana wojewody, bo o ile pamiętam, ratusz w Drezdenku jest zabytkiem, tak? Jest zabytkiem. Z tego, co pamiętam, 3 czerwca pan wojewoda podpisał z samorządami umowę na dofinansowanie remontów zabytków na terenie województwa lubuskiego. Czy my aplikowaliśmy o te środki? Kolejne pytanie. W dniu 30 maja na zarządzie pan starosta zaproponował, by zarząd wyszedł z propozycją do pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przeanalizowanie zatrudnienia w celu szukania oszczędności.
pan wicestarosta stwierdził, że bezrobotnych jest mniej, a więc obciążenie się zmniejszyło. Czy pani dyrektor Urzędu Pracy zajęła już stanowisko w tej sprawie, czy z państwem już rozmawiała? Powiem, że dziwna to jest troszkę sytuacja, gdyż 13 maja zostały rozstrzygnięte 3 konkursy na nowe stanowiska pracy i wydaje mi się tak dla dobrej współpracy między starostwem a jednostkami podległymi, że chyba zanim się zacznie rozmawiać na zarządzie, oczywiście ja nie wchodzę w kompetencje panów starostów, absolutnie daleki jestem od tego, ale wydaje mi się, że najpierw chyba warto byłoby rozmawiać z dyrektorami, przedstawicielami, szefami poszczególnych jednostek organizacyjnych niż na zarządach omawiać sprawy, o których nie było wcześniej mowy z panią dyrektor. Tym bardziej, że jest tam wieść powiatowa niesie, że kolejne osoby są szykowane, czy będą konkursy w Urzędzie Pracy. Oczywiście mówię to to nie są fakty, tylko gdzieś jakieś informacje. I ostatnie pytanie dotyczące tego konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Dresdence. Dziwna wydaje mi się sytuacja ogłoszenie konkursu na ponad 2 miesiące przed jego rozstrzygnięciem. 20 maja pan dyrektor Roman Cisowski przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie ogłoszenia konkursu oraz w sprawie powołania komisji konkursowej. Oparł się na opiniach swojego radcy prawnego, stricte specjalisty, fachowca od oświaty i oparł się, potwierdził to opinią pani Ewy Śpiwak, prawnika starostwa, o możliwościach uczestnictwa w konkursie członków zarządu. To nie można, jest decyzja, jest opinia prawna, są wykładnie i tego nie można. Tak? To, że związki zawodowe otrzymały jeszcze wcześniej informacje na temat tego konkursu, no bo taka jest procedura. Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? W Dresdenku mówi się, że nie do końca być może termin tego konkursu jest przypadkowy. Wspomina się, oczywiście ja to traktuję jako plotę i nie wyobrażam sobie, żeby to było prawdziwe, ale mówi się o jakimś kandydacie, który czeka na dokumenty, które będą go upoważniały do startu w konkursie. Czy to jest prawdą, czy nie, to oczywiście wyjdzie. Ja to jeszcze raz mówię, traktuję to jako plotkę, ale jak doskonale wiemy o tym, jeżeli mamy jakiekolwiek informacje, czy jakąkolwiek wiedzę, to musimy o tym głośno mówić. Tak też myślę, że to będzie wszystko do sprawdzenia, tak? Konkurs będzie najprawdopodobniej w połowie lipca. Jest to termin niefortunny ani dla zarządu, ani dla szkoły, ale jeżeli taka będzie wola, to trzeba będzie zrealizować. I to tyle, panie starosto. Panie Radny, jeżeli mogę prosić, to jeżeli na następnej sesji będzie Pan miał tyle pytań, to bardzo bym prosił, żeby było to w formie pisemnej, bo nie zdążyłem zapisać i mogę coś powiedzieć. Tyle wątków było, trudno mi będzie się do tego wszystkiego odnieść na bieżąco. Także mam taką prośbę, że jeżeli mogę prosić w formie pisemnej, to wtedy ewentualnie całą treść, bo mogę zniekształcić to Pańskie pytanie, które chodzi.
Panie Przewodniczący, rozpocznę od tego pytania dotyczącego, które zadał Radny Kuchowicz. Na tym zarządzie zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu i o terminie składania dokumentów. Nie było jeszcze składu osobowego, także na pewno jeszcze nie było i tutaj zarząd w pewien bardzo roztropny sposób podszedł do tego zagadnienia ze względu na to, że te opinie, czy może inaczej, te wyroki sądowe, które pojawiły się w sieci, do których mamy dostęp, w pewien sposób nas spowodowały, że pewne grupy, pewną grupę radnych, członków zarządu zostali też wykluczeni z tej możliwości uczestniczenia w konkursie. Była też pewna wątpliwość co do samych radnych, bo też się pojawiły, przepraszam, takie wyroki, gdzie radny też nie powinien brać udziału w obradach tej komisji. Wręcz wskazywano, że pracownicy, bo my tutaj wystąpiliśmy właśnie do pani Ewy o interpretację tych przepisów i już otrzymaliśmy opinię, w związku z tym podjęliśmy te kroki związane z ogłoszeniem konkursu na dyrektora zespołu szkół w rezerwie. Ale tylko i wyłącznie było ogłoszenie co do konkursu, natomiast żadnego składu jeszcze osobowego nie było. Co do nieprawidłowości w Wydziale Komunikacji. Cały czas pracuje ta komisja. Ta komisja składająca się z naszych pracowników cały czas pracuje i pracuje do końca czerwca. Ustaliliśmy taki termin przedurlopowy. Do 30 czerwca pracuje ta komisja. Ustaliliśmy także z przewodniczącą, że do połowy lipca nastąpi przygotowanie protokołu i mam nadzieję, że spotkamy się ze wszystkimi radnymi na komisji i przeanalizujemy te wszystkie wnioski, które zostaną przedstawione. W tej chwili trwa już proces sięgania do archiwum, czyli wszystkie dokumenty, które zostały zarchiwizowane, odzyskujemy, po prostu pracownicy kserują te dokumenty, przygotowują te dokumenty do przekazania do prokuratury. I w tej chwili poszkodowanych są trzy instytucje są poszkodowane. My jesteśmy poszkodowani, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest kwota, a nie było ponad 100 tysięcy. Ponad 100 tysięcy jest poszkodowany w Fundusz Ochrony Środowiska. Jeszcze do końca nie wiemy, bo to cały czas trwa i uzupełniamy te dokumenty około. No nie wszystkie, no właśnie, nie wszystkie. Poza tym tak, my domniemamy, że takich wkład nie było. Analizując po prostu te dokumenty, które świadczyły o dowodach wpłaty. I domniemamy, że są tutaj jakieś braki, natomiast tym już, bo nie mamy wglądu bezpośrednio do konta funduszu i w efekcie tutaj rola prokuratury, która będzie ewentualnie kontrolować tą kwotę, analizować tę kwotę. I trzecie, instytucja, która została pokrzywdzona, to są gminy. To jest gmina. Gmina też, ta opłata skarbowa, no kilkanaście tysięcy, tak szacujemy na kilkanaście tysięcy, jest też brak wpłat. Także te trzy instytucje zostały pokrzywdzone. Prokurator cały czas otrzymuje od nas dokumenty. W międzyczasie już została skierowana ta sprawa została także skierowana na policję i policja w tej chwili już ma grupę dochodzeniową, która analizuje dokumenty przekazane przez prokuraturę, wzywa świadków do tej sprawy i rozmawia z tymi świadkami, z tymi osobami, które zostały wezwane. Na tą chwilę jeszcze nie wzywaliśmy mieszkańców do uzupełnienia tych braków wpłat, jeżeli takowe wystąpią. Ale będziemy musieli w okresie powakacyjnym będziemy występować do mieszkańców o zapłatę, jeżeli to się potwierdzi. To ta pierwsza część pytania, rozumiem, że jest za... Proszę. Może pani Ewa jeszcze dokończy. Postępowanie toczy się cały czas w sprawie. Co do tego urządzenia pomiarowego, ja mówiłem, że naprawa w tej chwili tego urządzenia przekracza wartość zakupu nowego. Na tą chwilę, no oczywiście my mamy to urządzenie, mamy ten...
to urządzenie. Niemniej jednak pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy, że ten radar pomiaru prędkości, on się pojawił jako jeden z pierwszych elementów zwalniających na tym odcinku, bo była taka prośba mieszkańców. Ja tutaj z mieszkańcami wcześniej rozmawialiśmy i prosili o to, żeby w jakiś sposób uspokoić w tej części miasta ruch. W związku z tym pojawiło się to urządzenie. To urządzenie było najmniej ingerujące w jezdnię. Jednak skuteczność tego urządzenia to był tylko element informujący mieszkańca. Mieszkaniec musiał ewentualnie wtedy zmniejszyć prędkość. Wyświetlenie tej prędkości zapewniało, powiedzmy, informowało kierowcę, że powinien zwolnić, bo jest w terenie zabudowany. Następnym elementem, który się pojawił, to jest właśnie to pierwsze wyniesienie. I to jest efekt, który no, w sposób fizyczny zwolnił ten ruch na tym odcinku. Te dwa urządzenia mogły działać razem ze sobą, niemniej jednak nastąpiła kolejna awaria tego urządzenia. No, zestarzało się to urządzenie i po prostu naprawa była zbyt droga w porównaniu do szybko się starzeje. Do tych kosztów remontu. To przepraszam, to nie będzie Państwo zakładanego. To mi chodzi w tym miejscu nie. Zremontujemy tą baterię, zremontujemy ten akumulator i postaramy się dokupić ewentualnie jakieś urządzenie aktywne, które będzie bazować na tych bateriach i umieścimy gdzieś w okolicach szkoły, tak żeby w jakiś sposób z wyświetlaczem, żeby informowało o zbliżającym się, powiedzmy, bardzo niebezpiecznym miejscu na drodze. Ta interpelacja, ja przepraszam. A interpelacja, to dobrze, panu. Że tutaj właśnie nie zdążyłem pozapisywać i bardzo dobrze dziękuję panu radnemu, że mi podpowiada. Interpelacja. Interpelację jeden z radnych wycofał. Ja myślę, że panie radny, jakby pan się zwrócił do radnego o... Ale ja nie wiem, do kogo się zwrócić, a żebym wiedział, że jest ta interpelacja. To może ten radny do pana się zwróci, poinformuje pana o treści tych pytań. Czy one były aż tak faktycznie? No nie sądzę. Proszę z radnym rozmawiać w ten sposób. Interpelacja została wycofana. Dobiegnie. Kwota ta, która wpłynęła na nasze konto z Urzędu Wojewódzkiego, jest to właśnie kwota około 1 000 000 złotych. Ta kwota była przeznaczona na zapłatę podatku od tych gruntów Skarbu Państwa, od dróg Skarbu Państwa na rzecz gminy Dobiegniew za rok 2011-2014, bo mieliśmy już wyroki sądowe. Natomiast pozostałe zostały uchylone. Jeżeli chodzi o pozostałe lata, oprócz 2011-2014, pozostałe postępowania zostały definitywnie umorzone już przez organ egzekucyjny, a pozostałe lata 15, 16, 17, przy czym złożone zostało odwołanie. Wobec czego bezsporne były tylko lata 2011-2014 i w tej chwili uregulowaliśmy całą płatność. Pozostałe lata albo są umorzone, albo są w toku postępowania odwoławczego. Zapisane są hasło przetarg, nie zrozumiałem. Ratusz. No niestety zrobiliśmy dwa przetargi. Te dwa przetargi rozegrały się o kwoty wyższe niż mieliśmy zabezpieczone. Mieliśmy zabezpieczone 250 tysięcy. W pierwszym przetargu najtańsza oferta to była 350, a w następnym przetargu to ten pan, który, ta firma, która przystąpiła do tego przetargu pierwszego, nie zdecydowała się i odwołali się zupełnie nie chcąc startować w tym przetargu. Co do pytania dotyczącego, czy występowaliśmy, nie występowaliśmy ośrodki zewnętrzne. Nie występowaliśmy ośrodki zewnętrzne na ten ratusz. Niemniej jednak tutaj dzieliliśmy się pewną uwagą dotyczącą tych środków zabezpieczonych, że pamiętacie Państwo, że przetarg na remont dróg poszedł też po cenach wyższych i dwa zadania zostały przez nas w jakiś tam sposób nierozwiązane. W związku z tym te część tych środków proponujemy właśnie, to jeszcze do Państwa wystąpimy, to jest na razie pomysł, żeby jedną z tych zadań znowu zrealizować z tej części tych środków, które tutaj mamy, zostały z tego przetargu. I co do
konkursu na dyrektora w Dresdenku, to myślę, że tutaj częściowo tutaj odpowiadając panu Kowiczowi, częściowo odpowiedziałem, że po prostu tutaj chcemy, aby wybrać taką wersję, która zabezpieczy nas przed sytuacją, gdzie nasza uchwała zostanie w jakiś tam sposób wtedy przez wojewoda wrócona. Chcę, mogę, żeby zapytać ad vocem, albo w celu uzupełnienia, jak pan przewodniczący sobie życzy. Panie starosto, tak jeszcze chciałbym dopełnić, to znaczy uzyskać taką ścisłą odpowiedź, bo powiedział pan, że pani prawnik już rozstrzygnęła, czy my jako radni możemy uczestniczyć w konkursie, w pracach konkursowych nad wyborem dyrektora szkoły. To jest raz. I drugie, to nie do pana może tak bardzo, bo to był tamten zarząd, ale pan tam był w tym zarządzie. I mówi pan, że mieszkańcy prosili. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że zgodzić się na kandydowanie na radnego trzeba mieć jakąś odwagę. I można mieszkańcom wytłumaczyć, można powiedzieć nie. Bo to, co robimy, powinniśmy robić zgodnie z prawem i według najlepszej wiedzy. Ja mówię troszkę jeszcze raz, bo ktoś tam się doszuka, z dziką satysfakcją, bo ja byłem przeciwny temu, co zrobiliście jako zarząd, ustawiając tamto, ten próg zwalniający i to ograniczenie prędkości, bo wiedziałem, że to jest na wyraźne życzenie mieszkańców i to nie szarych mieszkańców, tylko jakiejś grupy lobbystycznej. I jesteśmy na początku kadencji i myślę, że ta twarda nóżka jest potrzebna ku przestrodze przy podejmowaniu decyzji, bo może my odejdziemy, a ktoś znowu stwierdzi, że bo to tamta rada, tamten zarząd coś zrobił. W końcu ten rada, czy jakby to zwał, to urządzenie nie było takie tanie. Ale to tego czasu już się nie cofnie. Tylko mówię o tym, że radny nie jest po to, żeby być zawsze spolegliwy. Radny jest po to, żeby pomagać mieszkańcom, ale również wyborcom naszym, ale również, żeby umieć wytłumaczyć, że takie czy inne działanie nie ma sensu, bądź też ma sens i bierzemy się do roboty, żeby to zrobić. Dziękuję. Na odpowiedź czekam tylko na to moje pierwsze pytanie, panie starosta. Czy już wiemy, czy radni mogą, czy nie mogą? Członkowie zarządu wiemy, nie mogą. Tak. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie wskazać Panią Ewę jako tutaj. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samych radnych, orzeczenia są w takim samym stopniu podzielone jak i co do wcześniejszych członków zarządu. Przy czym ja stoję na stanowisku, to jest moje zdanie, że akurat w tej sytuacji jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, wybronić się z sytuacji, gdyby ktoś chciał kwestionować uczestnictwo rady. Owszem, jest interpretacja taka, że powinni być to tylko i wyłącznie pracownicy, przy czym są też orzeczenia zupełnie odwrotne. I sądzę, że analizując jego orzeczenia, że jesteśmy w stanie nasze stanowisko w jakiś tam sposób uzasadnić. To są orzeczenia sądu, to są wyroki Sądu Najwyższego. Nie, to są orzeczenia sądu, to najczęściej kończy się... To jest kwestia tak samo jak my uważamy, tak? Bo tam sędzia tak uznał, tak uznał. Tak, to są orzeczenia najczęściej na poziomie jeszcze USA. Tam była też zmiana ustawy, w związku z tym są one do artykułu 36 wcześniejszego prawa rzeczowego, więc to troszeczkę... No nie ukrywam, że interpretacja jest i taka, więc tutaj też należy liczyć się z tym, że ktoś niezadowolony ma prawo skorzystać z tej drogi sądowej i w taki sposób do tego podchodzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze uzupełnię tutaj, co pan Kruchowicz mówił. Szanowni Państwo, jest okres przedwakacyjny, będziecie Państwo jechać nad morze. Zwróćcie uwagę Państwo, że takie drogi zwalniające znajdują się na drogach wojewódzkich wzdłuż naszego wybrzeża. To nie jest jakieś nowum, to nie jest jakiś element, który u nas jest zrobiony po to, żeby utrudnić wszystkim życie, tylko że o to nam chodziło, żeby zabezpieczyć tych mieszkańców, którzy chodzą po tym chodniku, po ścieżce, przekraczając tą drogę, czy przekraczają kierowcy. Panie Przewodniczący, jeszcze... Momencik, jeszcze pan radny Kartoszka. Już studząc zapały radnego Kukowicza od trzech sesji,
Szanowni Państwo, zajmujemy się progiem zwalniającym. Mieszkańcy mogą pomyśleć, że nie mamy ważniejszych tematów. Szczęśliwy pan. No tak, a one są i pan Janek też wie, że są dużo bardziej dramatyczniejsze. Mam tutaj na myśli sytuację finansową szpitala. Rozmawialiśmy na ten temat na spotkaniu specjalnie zwołanym przez pana starostę. Niestety nie mogłem w tym uczestniczyć, natomiast dopytywałem na ostatniej komisji, jak sytuacja w szpitalu wygląda. Wciąż nie otrzymaliśmy wyniku finansowego. Prosiliśmy o ten bilans, żeby on do nas trafił. Wiemy, że on już jest, gdzieś na zarządzie był poruszany. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym dokumentom, które no, pokażą nam to, co zostało stwierdzone podczas ostatniej komisji, że z naszą leczniczącą powiatową dzieje się bardzo źle. Deklarował pan, że w piątek mają zapaść jakieś decyzje, że macie mieć spotkanie w tej sprawie. Gdyby pan mógł nas poinformować o efektach tego spotkania i chociaż przybliżenie, podać jakiś horyzont czasowy dotyczący jakichś ruchów, planu naprawczego, decyzji, bo biorąc pod uwagę dynamikę zadłużenia szpitala, można mieć poważne obawy, że ten kapitał zapasowy, który w szpitalu jest, wyczerpie nam się przed 2021 rokiem. Panie Przewodniczący, Panie Rady, ta sytuacja, która toczy się w naszym szpitalu, to nie jest jakiś ewenement, to nie jest coś, co się nagle zdarzyło tylko u nas, to dotyczy w zasadzie większości szpitali powiatowych. To, że jest taka, a nie inna sytuacja, to wynika przede wszystkim z tego, że mamy stosunkowo mało lekarzy, mało personelu pielęgniarskiego. Szpitale sobie między sobą wyrywają tych pracowników, podbijają stawki i te stawki zaczynają być coraz wyższe. To jest powód. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten ryczałt, który został podpisany przez nasz szpital, jest na bazie w zasadzie nadwykonań, które w 2015 roku zostały przez nasz szpital wykonane. W ciągu tych kilku lat nastąpił wzrost wszystkich składników w zasadzie, i to się odbija na kondycji. To też muszę pamiętać o tym, że to nie dotyczy tylko naszego szpitala, ale dotyczy to wszystkich szpitali powiatowych, czy większości szpitali powiatowych, za wyjątkiem tych, które mają jakieś tam referencje wyższe i wtedy ewentualnie przy tych innych stawkach mogą funkcjonować. Tutaj pani Ewa powie pewne rzeczy, o które pan pytał. No, szanowni Państwo, sam wynik finansowy jest Państwu znany, otrzymaliście go też w raporcie samym, jest on już uwzględniony, więc dane co do kwot są jawne, jak najbardziej dostępne. Zostały Państwu przekazane. Jeżeli chodzi o kompletne dokumenty, nie wiem, czego Państwo by oczekiwali, czy chodzi o zupełnie sprawozdanie z działalności, czy też o czysty bilans. Za pierwsze półrocze też możemy dostać do zmian, tak? Czy niekoniecznie? Pierwsze półrocze nie mamy jeszcze 30 czerwca, więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby w takiej formule Państwo otrzymali za pierwsze półrocze. Jeśli możliwe właśnie za pierwszy kwartał, to będziemy też wdzięczni, bo rozumiem, że te wyliczenia, które były przedstawione na spotkaniu łączonych komisji, dotyczyły pierwszych 4 miesięcy, tak? To był plan na 2019 rok. Tak jest. Mówimy o planie finansowym, który zarząd spółki ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej. Taki plan był korygowany dwukrotnie, został przedłożony, przy czym wynik finansowy w tej chwili jest za pierwszy kwartał, tak jest możliwe. Jaki on jest, jeśli można powiedzieć? Jest około miliona złotych, bo nie chciałbym też, bo jest narastająco podawany, jeżeli pan pozwoli, nie będę operowała konkretnymi kwotami, bo ich po prostu nie chcę zafałszować. Także jeżeli Państwo oczekujecie wyniku finansowego za pierwszy kwartał, to taki zostanie Państwu podany. A jeżeli chodzi o dokumenty za ubiegły rok, to prosiłabym o precyzowanie, o jakich dokumentach mówimy. Ja jeszcze chciałem dopytać o tym spotkanie, panie starosto, bo wspominał też o tym na komisji, że w piątek ma się z zarządem, tak? Szpitala czy z radną nadzorczą? To znaczy Rada Wspólników się zebrała i wystąpiła do Rady Zarządu. Rady Nadzorczej. O konieczność zmiany statutu ze względu na to, że na naszym szpitalu, na tym małym szpitalu nie powinno być dwóch prezesów, doszliśmy do wniosku, że za 5 miesięcy się jednym z elementów jest właśnie ta ilość tych prezesów. Doszliśmy do wniosku, że jeden prezes na naszym się rozpoczyna.
że zmniejszamy ilość procesów. To już jest decyzja personalna konkretna, chcesz powiedzieć? Można już o nim mówić? Panie. Jeżeli chodzi o decyzje personalne, podejmuje je Rada Nadzorcza. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza wysłuchała wspólnika o opinię w przedmiocie przedłużenia kontraktu z panią prezes Wandą Szumną. Otrzymała stanowisko negatywne wobec tego, że jeżeli można to uznać za decyzję personalną, to w takim zakresie ma jest. Proszę pana Hatała. Zresztą to jest kompetencja Rady Nadzorczej, ale na pewno informacje państwo po prostu mają. Proszę nam w takim powiedzieć, kto jest w zarządzie spółki? Czy ten zarząd został powołany? A jeżeli nie, to kto w takim wypadku kieruje spółką, gdyż zgodnie z prawem, z tego co ja się orientuję, z chwilą, kiedy zarząd otrzymuje absolutorium za rok poprzedni, kończy się jego kadencję. Dziękuję. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kadencyjność, u nas jest kadencyjność 3-letnia, nie należy mylić przedłużenia kontraktu z powołaniem. Także tu dla kontynuacji kontraktu nie ma zielonego światła, wobec czego sytuację mamy taką, że zarząd jest w pełnym składzie, dwuosobowy i takowy też będzie do momentu, kiedy nie Rada Nadzorcza nie odwoła poprzez głosowanie. Krótkie, miałem jednoroczną kadencję. Jestem zaskoczona, się zmieniło. Jeszcze pan radny Pajko. Ja tylko chciałem doprecyzować, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Na poprzednim spotkaniu wszystkich komisji, jak było kierownictwo szpitala, było mówione o kwocie za 4 miesiące 700 tysięcy, a tutaj przed chwileczką pani mecenas powiedziała, że to jest 1 000 000 zł. Ja dlatego też prosiłam o to, żeby nie korygować, mówiłam, że jest narastająco, w związku z tym, znając wynik, jak gdyby zapewne kolejne miesiące podawało. Tak jak pan radny zapamiętał, dobrze, bo za 4 miesiące tak. Minus 7. Dlatego, że kwartał nie podałam do konkretnej kwoty. Za 5 miesięcy milion. Pół roku ten dorem, chyba nie. Nie ma więcej pytań, to dziękuję. Nie? Jeszcze w celu uzupełnienia, bo tak się składa, że akurat jestem dobrym słuchaczem. Tutaj w celu uzupełnienia pan radny Andrzej Bajko zadał pytanie odnośnie Powiatowego Urzędu Pracy Strzelca Krajeński. Pan starosta chyba zapomniał odpowiedzieć. Tak, rzeczywiście to nie była tylko moja sugestia, że ja zaproponowałem. Spotkaliśmy się wcześniej z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, z panią Lewandowską. I wyszliśmy rzeczywiście do niej z taką propozycją, czy jest to możliwość zaoszczędzenia 2 etatów, tak żeby oczywiście nie zaszkodziło to w normalnym funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Nikt tam nie zostanie zwolniony. Te etaty, że tak powiem, uda się zaoszczędzić naturalnie. I te pieniążki, które uda nam się zaoszczędzić z Urzędu Pracy, ponieważ my jako starostwo powiatowe tam dokładamy około 2,5 miliona złotych, uda się je przeznaczyć na inwestycje. Więc tutaj pan radny jest, że tak powiem, dla nas wzorem do naśladowania, bo z jego kadencji było tam 40 etatów, obecnie są 42, więc wracamy do tego, co było za pana kadencji. Dziękuję bardzo. Ja to czegoś nie rozumiem. Mówimy o rozmowie z panią dyrektor, żeby szukać oszczędności na etatach, gdzie 2 tygodnie temu były konkursy, 3 nowe etaty powstały, tak? Nie widzę tutaj to, co powiedziałem na koniec swojej wypowiedzi, nie widzę tutaj współpracy, tak? Bo jeżeli zarząd podejmuje, a ma takie prawo, tak? Ma prawo podejmować decyzje, ma prawo rozmawiać z kierownikami jednostek, ale w momencie, gdy ogłaszany jest konkurs, zwiększamy zatrudnienie i za chwileczkę chcemy zwolnić 2 osoby, to mi coś nie da. Ale panie radny, jakie 3 nowe etaty? Wicedyrektorem został pracownik, który już tam był zatrudniony. W międzyczasie odeszła pani dyrektor, zastępca pani dyrektora, więc te etaty się siłą rzeczy zwolniły. Tam nastąpiły awanse wewnętrzne. Nikt nie przyszedł z zewnątrz. A w międzyczasie... Ja mówię o konkursach, które są ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Pracy. A tam nie jest tworzony żaden nowy etat, tylko jest wolne stanowisko na kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej, z tego co pamiętam, i te stanowisko, że tak powiem, musi być w celu poprawnego funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Czuję, że dobraliśmy do końca sprawozdania. Jeszcze pan przewodniczący. Proszę. Chcę uzupełnienia tutaj do tego. Proszę, za 1 kwartał kwota jest minus 701 602 zł. Dziękuję.
za jeden kwartał, nie za 4 miesiące. Nie, za pierwszy kwartał, za 4 miesiące jest 1 000 000 zł. Dziękuję, pięknie. Przechodzimy do następnego czwartego. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Starostwie Gdańskim i Przemysle Krajeńskim. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w dniu 5 czerwca przeprowadziła kontrolę w referacie dróg. Protokół jest integralną częścią materiału, który Radny otrzymał na dzisiejszą sesję i mam nadzieję, że w związku z tym, że jest obszerny, bo ma około 20 stron, zbędne jest jego czytanie, a skupiłbym się ewentualnie na pytaniach od radnych i wątpliwościach co do zawartych w nim treści. Jeżeli są pytania, to sobie chęciłbym odpowiedzieć. Czy z strony radnych są pytania do pana przewodniczącego komisji? Bardzo proszę, pan radny Hatała. Panie przewodniczący, starosto. Protokół został zgodny i został uzgodniony bardzo rzetelnie. To są bardziej pytania do zarządu. Tam są w tym protokole są punkty. Tak, o tym protokole mówimy. Protokół z 5 czerwca, tak? W tym protokole są punkty. To są jakby wnioski komisji. Najważniejszy, punkt to jest punkt trzeci. Tylko zacytuję. Brak równomiernego, proporcjonalnego do ilości posiadanych dróg i obiektów inżynieryjnych przez gminy, podziału środków na inwestycje realizowane w latach 2015-2018 oraz powielenie tej dysproporcji w przedłożonych założeniach na lata 2019-2023. Jest to w takim razie pytanie do zarządu, co na tym, jak się do tego zostuje. Dziękuję. Proszę. Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj te uwagi, które tutaj zostały przez komisję przedstawione, one są dla nas bardzo ważne. Natomiast proszę pamiętać o tym, że tutaj zostały tylko wzięte pod uwagę 4 ostatnie lata. Tak? Powiat istnieje 20 lat i te drogi 213 km mamy od 20 lat. I skupienie się tylko na statystyce dotyczącej tych ostatnich 4 lat, to tak nie do końca też zamyka tę tematykę. Poza tym, Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jeżeli staramy się o środki zewnętrzne, to staramy się o uzyskanie na określony odcinek drogi. Jesteśmy fizycznie w stanie rocznie 2 odcinki drogi 2-3 km zrobić przy wykorzystaniu różnych środków zewnętrznych. I teraz pamiętajmy o tym, że drogi są nieproporcjonalnie, nierównomiernie rozmieszczone w naszym powiecie i jeżeli występujemy do ośrodki na budowę drogi na przykład w gminie Strzelce, to oczywiście to w tym momencie gmina Stare Kurowo czy gmina Dubiegniew może być przeciwna takiemu, ale proszę pamiętać, że my musimy realizować, naprawiać te, czy dokonywać modernizacji tych dróg, które są w najgorszym stanie. I tak się staramy szukać środków na określony typ odcinek drogi, w zależności od tego, jaki jest stan. Bo proszę zauważyć, że w tym projekcie, w tym sprawozdaniu zostały uwzględnione tylko 2 mosty, które zostały wyremontowane. A ich mamy 18. Co to znaczy, że przez te 20 lat żaden z mostów nie został zrealizowany. No, w Strzelcach tych mostów jest troszeczkę mniej, no to przecież nie będziemy w Strzelcach remontować, gdzie na gminie Zwierzyn jest kilkanaście czy kilka mostów, które są w stanie, niektóre w stanie no takim już do równego remontu. Nie możemy dzielić równomiernie, tak jak w tej chwili dzielimy te remonty z naszych pieniędzy, że 200 metrów w tym miejscu, 200 metrów w tym miejscu, a 200 metrów jeszcze w innym miejscu.
staramy się szukać takiego rozwiązania, staramy się remontować drogi na dłuższych odcinkach. Tak jak jest w tej chwili przygotowywany projekt w gminie Dobiegniew na Lubiewko, gdzie jest odcinek 4-kilometrowy, gdzie w gminie Strzelce jest odcinek 2-kilometrowy przygotowywany. I to są dwie dokumentacje, które składać będziemy do pana wojewody. Natomiast no, trudno, żebyśmy złożyli 4 projekty, bo nie będzie nas stać na to po prostu. Musimy też realnie patrzeć. Ja się zgadzam całkowicie z tymi wnioskami komisji, ale nie zadłużamy się, spłacamy kredyty, a jednocześnie inwestujemy w drogi. Komisja podsumowała, że ubiegła kadencja skończyła się 23-kilometrową przebudową dróg. Poza tym, zwróćcie Państwo uwagę, niektóre remonty dróg były realizowane w zasadzie ze środków tylko zewnętrznych. Przykład Gościn-Rąpin, gdzie prawie 5 km drogi zostało zrobione z pieniędzy Lasów Państwowych. I warto było się schylić po to, żeby zrobić tą drogę, bo akurat to nadleśnictwo chciało robić w tym miejscu tą drogę. No. Trudno byłoby przenieść te środki z nadleśnictwa Karmin do innego nadleśnictwa, żeby wyremontować drogę. Poza tym też Państwo, Szanowni Państwo, trzeba zwrócić uwagę też na ważność dróg. Są drogi bardzo ważne, które no, są tym szkieletem naszej sieci infrastruktury, a są drogi, no, niestety, mimo że powiatowe, no, mniej ważne. No, przykład jest chociażby taki odcinek Machary-Żabicko, jest to droga przez las, Żwirowa, no, ruch jest bardzo lokalny, trudno liczyć się z tym, że jakieś większe środki przeznaczymy na remont tego odcinka, mimo że dla tych mieszkańców jest to odcinek bardzo ważny, natomiast no, nie jesteśmy w stanie znaleźć środków, olbrzymią ilość środków na poprawę infrastruktury. Dlatego też staramy się szukać takich rozwiązań, które w sposób systemowy załatwią nam te pewne rzeczy, pewne odcinki. To na pewno tutaj to, co mówiła komisja, zgadzam się, że w tych okresach może być jakaś dysproporcja, ale tu proszę pamiętać o tym, że nie możemy realizować zadań w sposób proporcjonalny, no bo trudno rozpisać tak dokumentację, przygotować na tą dokumentację na projekty zewnętrzne, żeby proporcjonalnie co do kilometra wyremontować te drogi. Jeżeli byśmy mieli na drogi nawet 10 milionów, to nie wiem, czy byśmy w stanie byli zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców. Jest to olbrzymie zadanie przed nami stojące i staramy się szukać środków zewnętrznych, poszukując zarówno współfinansowania przez gminy i tutaj właśnie też gmina Strzelce, gmina Zwierzyn, gmina Dobiegniew dokłada się do tego zadania związanego z remontem tych dróg, tych mostów. Dziękuję. Proszę pana radnego. Panie starosto, niestety nie mogę się zgodzić z pana argumentacją, gdyż, że tak powiem, całkowicie pominął pan wnioski, które wypływają z tego raportu kontroli. Panie starosto, po pierwsze, jeżeli chodzi o drogę między Osiekiem a Lubiewkiem, to jest na 4 km, tylko 3,2 km. To jest znaczna różnica między tym, co pan mówi, a tym, co jest napisane w tym protokole. Po drugie, panie starosto, ja nie mówię o tym, żeby robić po prostu 4-5 wniosków w jednym roku. Ja tylko po prostu mówię, że przyjdzie się tym drogą proporcjonalnie do ich długości. W Dobiegnie jest taki odcinek między Rodzinem a Radachowem, gdzie nie trzeba go całego remontować. Tam trzeba po prostu remonty cząstkowe, chociażby tak jak jest to cały odcinek drukowany. Wystarczy go remontować tak, jak jest między innymi remontowana droga krajowa w miejscowości Szalce Krańskie, żeby co roku przełożyć miejscowo ten fragment, który jest po prostu niebezpieczny. W trakcie kampanii wyborczej ja sobie objechałem całą gminę Dobiegniew i tam są odcinki, gdzie można po prostu urwać miejskę alojową, bo miejscowo są takie głębokie zapadliska. A nie jest to droga byle jaka, bo jest to po prostu droga, która łączy gminę Dobiegniew z gminą Drawską. Gdyby zarząd dróg
powiatowy bliżej się po prostu przyjrzał temu problemowi, to na pewno remont czosnkowy tej drogi znalazłby się w tym planie, o którym po prostu, który jest załącznikiem do tego protokołu. Ja o tym po prostu mówię. Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich odcinków, które są w tej chwili w naszych zasobach. Ja mówię szacunkowo, około 4 km. To do tej pierwszej części. Co do drugiej, jak najbardziej, proszę zwrócić się, znaczy no w formie już tutaj mamy kierownika, to kierownik o tym będzie pamiętał i po prostu przeznaczy określony czas naszej ekipy na to, żeby dokonać naprawdę wymiany tych elementów, które tam zostały uszkodzone, zapadły z tego w ten sposób. Dziękujemy. Państwu bardzo dziękujemy. Teraz jest trochę już odpoczynku. Proszę bardzo. Tak parafrazując autora, panie starosto, to ja myślałem, że przy tym protokole usłyszymy tak, bierzemy sobie to do serca i dziękujemy, że się nie cofaliście dalej w latach remontów dróg, bo jeden znawca powiedział, nie iść tą drogą. Jednak będę, już na komisji sygnalizowałem, że tworzyliśmy 20 lat temu powiat, który miał być powiatem solidarnym. I przy następnych podziałach środków na drogownictwo i drogi, u panu staroście znakomicie znana droga chociażby Mickiewicza zalewana, gdzie zalewa mieszkańców już nie tylko woda, ale i krew od lat. I żadna droga rangi powiatowej, która prowadzi do innego województwa i nie Drawska, a do Drawna, gminy Drawno, a zachodnią pomocy, tak, województwo. No wiedzie takimi szlakami, że raczej się nimi nie wypuszczać, tak? Bo tak jak tutaj kolega Ryszard powiedział, można misę zostawić i jeszcze troszeczkę zmuścić. Także takie bym oczekiwał odpowiedzi, bo to są wszystko sprawy bardzo ważne, a należałoby unikać sytuacji takiej, że powiat, znaczy budżet powiatu jest dodatkiem do innych budżetów, innych gmin. Dziękuję bardzo. To ten punkt też wyczerpaliśmy i przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, druk 87, pańska. Zmiana tej uchwały wynika z faktu, że w międzyczasie wpłynęły wnioski z Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o dofinansowanie wsparcia funkcjonowania tychże jednostek, a ponieważ i policja, i straż, tam już możliwość przekazania środków tylko poprzez fundusz wsparcia, a to jest jakby kompetencja Rady Powiatu. Dlatego też w tym zakresie zostały wprowadzone zmiany w załączniku numer 2 do uchwały. I tak jest, dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji 500 zł i 13. Taka była umowa. To jest tam, oni tworzą fundusz wsparcia na święto policji tam na nagrody łącznie z gminami. To było takie porozumienie, że chodzi o kwotę. I 13 tysięcy na Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Część kwoty jest przeznaczona na wydatki majątkowe. 7 tysięcy, 6 na bieżące. To też są środki gromadzone, jakby zbierając poszczególnych gmin. Dlatego też w tym zakresie zmienia się uchwała i pokrycie tej kwoty wynika na zmniejszenie środków, które były przeznaczone na rezerwę ogólną. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Ja mam jedno, jeżeli mogę. Pani skarbnik, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 160 tysięcy złotych. Tu jest paragraf 410 płacowe w starostwie, tak? A proszę mi powiedzieć, to znaczy, że kwota na podwyżki, ta, która wróci. 3% podwyżka to była zawyżona, przeszacowanie było, czy po prostu jakaś inna przyczyna?
Zmniejszenie etatów. O ile? Przez moment 3 osoby, bo w tym roku 3 osób. Okej, okay, ja po prostu pytam, tak? 3 osoby. To jest 160 tysięcy złotych na tę chwilę. Nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań? Nie mam. To przystępujemy do głosowania. Szefie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej? Za, brakowało jeden głos, nie wiem, brak głosu, nieobecny jeden, czyli projekt pan został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do następnego, tutaj też miałem druk, była w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Za. Dziękuję. Nie głosował, poczekamy. Panie Przewodniczący. Przyjęty jednomyślnie. Przepraszam, jeszcze cofniemy się tutaj do punktu 5. Informacja o realizacji inwestycji powiatowych i remontach prowadzonych przez starostwo oraz jednostki organizacyjne. Rozmawialiśmy to na komisjach. Czy ktoś ma jakieś jeszcze pytania do tego sprawozdania? Pytanie do pani Doroty. Czy mamy już jakąkolwiek informację o wynikach naboru na program rozwoju lokalnej infrastruktury? Chodzi o boisko przy specjalnym ośrodku szkolnym wychowawczym, bo termin do 31 marca był składania i 3 miesiące, więc teraz do 31 jeszcze nic nie ma. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu 8. Chciałem informować szanownych zebranych, że komisje, które obradowały w czasie poprzedzającym dzisiejszą sesję, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. I w tym punkcie uznano podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej gminie Drezdenko w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury. Bardzo proszę pan radny Kadał. Panie przewodniczący, ma pan rację. Wszystkie komisje to pozytywnie zaopiniowały, ale padło tam pytanie sformułowane przez pana radnego Karkoszkę dotyczącego celowości tej dotacji. Konkretnie chodzi o to, czy cel, jaki został w tym wniosku podany, czy na ten cel Rada Powiatu może przeznaczyć do finansowania. Nie wiem, czy zarząd to wyjaśnił, czy nie. Takie pytanie mam do zarządu. Nie, dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie. Proszę. Został określony ten cel i jest prawidłowy. Prawidłowy? Tak. Czyli powiat może udzielić dotacji na ten cel? Na te cele związane z kulturą. No to tam chodziło o dokumentację projektową. Ale to rozmawiamy o dotacji. A to nie było gminy. Na kościoły. A to pytanie pan radny Piesiak miał na myśli kościoły. Ja bym był dalej. Tak. Kultury.
nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym wzorem? Przystępujemy do głosowania. Przez wszystkich. I przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej Odwiedzania Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wilkach Wielkich. I myślę, że tutaj tego dotyczyło i już odpowiedź jest pozytywna. Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pytanie? To przystępujemy do głosowania. Za. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Punkt 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienia Pańskiego w Dresden, druk 76. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.
zmianę.
Czy są jakieś pytania? Nie ma, to przystępujemy do głosowania. Czy my nie możemy, panie przewodniczący, głosować po prostu tak jak do tej pory tradycyjnie, bo to nam się będzie przedłużać strasznie. No właśnie. Możemy przy czym technicznie możemy przystąpić do głosowania, tylko że wówczas musimy zapisać, kto jak głosował. Imiennym musi się odbywać imienne i zapisywać, kto jak zagłosował. Akurat proste. Przypuszczam, że większość będzie wszystko jednogłośnie, więc nie będzie kłopot chyba na pani Kali. Natomiast no, te problemy techniczne mam tutaj z dużą znaczy tą sesję. Ja i powiem, że kolegi nie poszło. Ja też nie mam. Tak, że się zagłosili, ktoś kto mi nadawał i... Nie mam. Za wirusa. Nie zapłacone, tak? Znaczy, że nie przyjmuje, bo to jest zgodne. Z internetem? Mamy 61. Ja mam. Nie ma znaczenia. Ja wiem, ale ten na połączenie z niepłynnością. Jeszcze skończymy to, jak następne nie wypali. A tak, bo to... A pani to planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, ale też siedzibę na Pszczelsko i Rezdeneckiego od 1 września 2019 roku. Druk numer 78.
Spróbujemy jeszcze raz zagłosować. Jak znalazłeś teraz mnie? Wnioskodawcy. Ja to celowo zrobiłeś. To już operator zadziała. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie kontroli domu pomocy społecznej w Dobiegniewie. Druk numer 79. Czy są jakieś tutaj pytania? Nie ma. To możemy przystąpić do głosowania. O, projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Szanowni radni, to jest nowość. Zgodnie z nową ustawą o samorządzie powiatowym wprowadzono coś takiego jak raport o stanie powiatu. Każdy z radnych został poinformowany zgodnie z ustawą do 31 maja przez zarząd o stanie powiatu. I dzisiaj będziemy prowadzić debatę. Debata zostanie zakończona głosowaniem. Jest to jednoznaczne z wotum zaufania dla zarządu. Chciałem powiedzieć, że zgodnie z artykułem 30a w czasie debaty każdy ma nieograniczony czas wypowiedzi. Jeszcze jedna taka może uzupełnienie, że w debacie mogą brać udział również mieszkańcy, przy czym jest tutaj dość mocne obostrzenie, aby w debacie mógł wziąć udział mieszkaniec powiatu, musiał zebrać 150 podpisów. Oczywiście w powiatach do 100 tysięcy mieszkańców. No i złożyć to w przeddzień sesji. Chciałem Wysoką Radę poinformować, że takich dokumentów, takiej prośby nikt nie złożył. A zatem otwieram debatę na temat raportu o stanie powiatu. Bardzo proszę. Czas nie ograniczony. Bardzo proszę, panie radny. Nie jest to, ja swoje uwagi już przedstawiłem na komisji, ale chciałbym je powtórzyć. Jego ostatnim punktem tego raportu są wielkie rozwoje powiatu szarsko-rzeszowskiego. Wnioskuję, aby ten program rozwoju powiatu szarsko-rzeszowskiego został zaktualizowany i z niego wyrzucić po prostu te elementy, które w mojej ocenie nie powinny się znaleźć. Co wszystko, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby w sprawie raportu? Zgadzam się z panem całkowicie i tak jak mówiłem na komisjach, na wrzesień przygotujemy zmiany, zaproponujemy zmiany. Jeżeli państwo zaakceptujecie to we wrześniu, będziemy rozmawiać na temat nowego programu rozwoju, czy kierunku rozwoju powiatu. Proszę pan radny. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, pan starosta, to pierwszy taki dokument i w mojej ocenie, co wyraziłem swoją opinię na Komisji Spraw Społecznych, jest on zrobiony dobrze na ten dzień, na który zajmujemy się tym programem, bo na pewno będą wprowadzane zmiany, będzie wprowadzone coś, ulepszenie jakichś działań, ale generalnie zebrane z wydziałów informacje są przedstawione w sposób rzetelny, solidny i ciekawy. To, co wspomniał kolega Ryszard Hatała o tych kierunkach rozwoju, no ja właśnie chciałem też, to mam w ostatnim punkcie, ale od razu się odniosę do tego, kwestia budowy infrastruktury sportowej u nas. Pewnych rzeczy musimy zrezygnować i to jest logiczne, normalna sprawa. Mnie ciekawi tylko jedno, skąd parcie na budowę boiska wielofunkcyjnego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, skoro
przy ZSTKU, przy naszym ZSTKU będzie najprawdopodobniej dwukrotnie więcej uczniów niż w Zespole Szkół w Strzelcach i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ale to jest temat zarządu. Wiadomo, trzeba wykreślić z tego planu rozwoju boisko asfaltowe przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich, ponieważ decyzją zarządu powstał tam parking dla samochodów osobowych, a uczniowie i Zespołu Szkół, i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego bez jakichkolwiek problemów mogą korzystać z obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich. Z tego raportu wynika, i to też wspomniałem na Komisji Spraw Społecznych, że na koniec 2018 roku pozostały nam zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ponad 3 miliony złotych. Patrząc na zaplanowany deficyt, może to być problem. Oczywiście, jeżeli dojdzie jeszcze nam problem szpitala, możemy się bardzo mocno gimnastykować. Wiemy doskonale, jak ogromną rolę, ważną rolę nad osobami schorowanymi, starszymi spełnia Dom Pomocy Społecznej w Dobie Gniewie. Z raportu wynika, że działania, szkolenia, przygotowania kadry tego Domu Pomocy Społecznej się nie odbyły, to jest na kwotę 100 tysięcy złotych. Doskonale wiemy, społeczeństwo się starzeje, musimy przygotować dla naszych najbliższych, dla sąsiadów, dla ludzi w gminach naszego powiatu to miejsce i tam jest profesjonalna kadra, ale jak wiadomo, świat idzie do przodu i trzeba myślę, że doskonalić swoje umiejętności i wiadomości. Jeżeli chodzi o PUP, to są takie moje uwagi, może nie tyle uwagi, ale spostrzeżenie. Jeżeli chodzi o PUP, w ubiegłym roku PUP pozyskał ponad 7 milionów złotych na aktywizację bezrobotnych. Z tej kwoty wykorzystał 6 milionów 300, więc ponad 900 tysięcy trzeba było oddać. Martwi mnie to, i to nie jest wina nikogo, ani pani dyrektor Urzędu Pracy, ani zarządu, ani nikogo z nas. Szkoda, że te pieniądze trzeba oddać, chociażby no, zarząd ma dodatkowe zadania, między innymi związane z zatrudnianiem cudzoziemców. A więc te zadania do Urzędu Pracy zadania wzrastają. A więc ten zakres, mimo że mniejszej liczby bezrobotnych, oni wcale nie mają mniej pracy. Cieszy to, przynajmniej mnie cieszy, że ma Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach, podobnie jak w latach ubiegłych, w trzech ubiegłych latach, najlepszą efektywność zatrudnienia i kosztową w województwie lubuskim. To jest kolejny rok 2018, gdzie najprawdopodobniej nasz urząd, Powiatowy Urząd Pracy będzie jednym z najlepszych w województwie, ale także w kraju. I wszystko wskazuje na to, że kolejna 2% nagroda przypadnie naszym pracownikom Urzędu Pracy. Niepokój może budzić, ale to już na ten rok, ale to jest wszystko powiązane, bo te lata się wiążą ze sobą. Niepokój może budzić brak pełnego finansowania projektu. Ośrodki do Ministerstwa Rodziny, Polityki Pracy i Polityki Społecznej o rezerwę wystąpił Urząd Pracy, podobnie jak w latach poprzednich. W latach poprzednich uzyskiwał pełną kwotę, o którą aplikował. W tym roku aplikował kwotę 1 375 000 zł i niestety otrzymał tylko 200 tysięcy złotych, za które będzie mógł zaktywizować 28 osób, a przewidywanych było prawie 190 do aktywizacji. Powiem tak, no ten urząd jest na najwyższym poziomie i w województwie, i w Polsce, i utrzymać się na szczycie będzie bardzo, bardzo ciężko, ale wierzymy, że tak będzie. Pani dyrektor jest prężna i na pewno sobie poradzi. Wspominaliśmy tu już o Powiatowym Centrum Zdrowia. No jest to
dużo już tu powiedzieliśmy, jest to trudny temat i na pewno wszyscy oczekujemy od szefostwa spółki informacji co do dalszych kierunków funkcjonowania, rozwoju szpitala, no, żeby się nie powtórzyła sytuacja sprzed kilku lat, gdzie musieliśmy jako powiat przejąć, o ile się nie mylę, 27 milionów złotych. I takie moje uwagi. Rozmawialiśmy na temat dróg. Szanowni Państwo, w dokumentach wykonanie budżetu na 2018 rok oraz raport o stanie powiatu wynika wyraźnie, i to przyjęliśmy kilka lat temu, że gminy w powiecie sudecko-drezdeneckim partycypują w kosztach remontów dróg. I gmina Strzelce Krajeńskie, Dobiegnie, Wierzyń po części, Stare Kurowo dokłada się do tych dróg. To była taka dżentelmeńska umowa między starostami, a burmistrzami, wójtami poszczególnych gmin. No, niestety mamy problem z, mamy, czy była, był problem do tej pory, mam nadzieję, że był problem z gminą Drezdenką. Być może nowa pani burmistrz zmieni swoje nastawienie do tej współpracy z powiatem, czego i Państwu, i sobie życzę. I to chyba z grubsza wszystko. Dobrze zrobiony, gratuluję i na pewno jednogłośnie zarząd otrzyma absolutorium. Dziękuję. Na razie o tym zaufania. Proszę pan radny Karnuszka. Ja chciałem dopytać, panie starosto, kto przygotowywał informację dotyczącą szpitala w Drezdenku, jeżeli chodzi o raport o stanie powiatu, bo każda z instytucji jest rozpisana przynajmniej na dwie, czasami trzy strony, w przypadku szpitala mamy cztery akapity. Raport był przygotowywany przy współpracy z każdym z dyrektorów naszych jednostek i oraz oczywiście nasi naczelnicy, kierownicy też przygotowali ten raport. Mieli określoną ilość stron maszynopisu, który musiał być przygotowany. Natomiast co do szpitala, no szpital jest naszą, nie bezpośrednio nie podlega nam, to jest to po prostu zupełnie inna formuła funkcjonowania tej spółki, to jest spółka. To jest spółka, także w związku z tym nie możemy tam wszystkich tych informacji przekazywać, które dotyczą naprawdę naszego powiatu. Dziękuję. Mam czas niekończony, można długo się wyznać. Dziękuję. No zgadzamy się z tym. Tak, no to mamy projekt uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu szczelecko-drezdeneckiego wotum zaufania. Druk 86. Przystępujemy do głosowania. Gratulujemy zarządowi. Otrzymał pełne zaufanie. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Na raporcie, proszę. Nie, to jest wotum zaufania. Teraz. A następne głosowanie będzie nad absolutorium. Głosowanie nad raportem jest głosowaniem nad wotum zaufania do zarządu. Tak to jest. Zgodnie z ustawą. Absolutorium. Gratuluję zarządowi. Teraz przechodzimy do punktu 15. Absolutorium dla zarządu powiatu za 2018 rok. I przystępujemy do odczytania opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Zielonej Górze. Pani Radna. Uchwała nr 177 przez 2019 rok składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2019 roku. Lidia Jaworska przewodnicząca, Marek Lewandowski członek, Iwona Porowska członek. W
sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu szczecińsko-drezdeneckiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie artykułu 13 punkt 5, artykułu 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 561 ze zmianami, w związku z artykułem 267 ustęp 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017, pozycja 2077 ze zmianami. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Szczelecko-Drezdeneckiego z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Szczelecko-Drezdeneckiego z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożone przez Zarząd Powiatu Szczelecko-Drezdeneckiego sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniami statystycznymi oraz informacją o stanie mienia. Realizacja budżetu powiatu szczelecko-drezdeneckiego za 2018 rok przedstawiona została w poniższej tabeli. Skład orzekający po dokonaniu analizy wykonania budżetu powiatu za 2018 rok stwierdza, iż dochody budżetowe ogółem powiat wykonał w kwocie 50 382 122,20 zł, co stanowi 98,4% planu dochodów ogółem. Wydatki zrealizowano w kwocie 49 181 447,40 zł, co stanowi 93,4% planu wydatków. Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 1 444 646 zł rok 2018 zamknięto nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 200 674 zł i 80 groszy. Kwota długu powiatu na koniec 2018 roku wyniosła 7 766 143 zł i 80 groszy. Relacja określona w artykule 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po stronie wykonania dochodów i wydatków bieżących jest zachowana. Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2018-2026 wynikającego z artykułu 243 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiono w poniższej tabeli. Wskaźnik ten nie jest spełniony w roku 2018, w latach 2020-2021 oraz w roku 2024. Brak spełnienia wyżej wymienionego wskaźnika nie narusza obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, gdyż wiąże się z tym, iż powiat spłaca pożyczkę z budżetu państwa udzieloną w 2012 roku w trybie artykułu 224 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z normami prawa zawartymi w tym przepisie, powiat winien spełnić wskaźniki zawarte w artykułach 242 do 243 ustawy o finansach publicznych najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki. Termin spłaty upływa w roku 2026. Skład orzekający przypomina o bezwzględnej konieczności kontynuowania realizacji programu ostrożnościowego uchwalonego na lata 2012-2026. Skład orzekający wskazuje również na konieczność monitorowania tego wskaźnika. Zaplanowane rozchody w kwocie 1 715 763 zł wykonano w 100%. Informacja o stanie mienia powiatu szczelecko-drezdeneckiego za 2018 rok zawiera elementy określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wobec powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia w sentencji uchwały. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej uchwały składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przewodnicząca składu orzekającego Lidia Jaworska.
Zarząd uchwalony w Izbie się nie powołuje. Dziękuję. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o odczytanie opinii pana Łasarka. Panie przewodniczący, panie panowie radni. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szczecińsko-Drezdenowskiego o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2018. Komisja Rewizyjna w składzie Wiesław Łasek przewodniczący, Eugeniusz Krzyżanowski członek, Lech Waloch członek. Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Szczecińsko-Drezdenowskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień skarbnika powiatu. Komisja stwierdziła, co następuje. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan o zmianach dochodów w kwocie 51 208 111 zł. Dochody wykonano w kwocie 50 382 122 zł i 20 groszy, co stanowi 98,39%. W tym planowane dochody bieżące na kwotę 47 107 280 zł wykonano w kwocie 46 380 518 i 68 zł, co stanowi 98,46% planu. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 52 652 757 zł. Wydatki wykonano w kwocie 49 181 471 zł i 40 groszy, co stanowi 93,41% ogółu planu. Na wydatki majątkowe plan po zmianach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 4 899 081 zł, co stanowi 9,30% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 4 534 844,66 zł, co stanowi 92,57% planowanych wydatków majątkowych. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono kwotę plan po zmianach 47 753 676 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 44 646 602,74 zł, co stanowi 93,49% planu ogółu. Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec roku 2018 wynosił 1 444 646 zł. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką wynoszącą 1 200 674,80 zł. Ze środków budżetu powiatu w roku 2018 roku spłacano ratę zaciągniętych kredytów w kwocie 1 715 762,18 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 7 766 143,80 zł, w tym wpłata kredytu przyjętego przez SPZ w Drezdenku 698 936 zł, umowa leasingowa 59 207,80 zł i pożyczka z budżetu państwa 7 008 000 zł. Powiat na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zarząd Powiatu Szczecińsko-Drezdeneckiego przy realizacji zadań związanych z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 44 646 602,74 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 46 380 518,68 zł. Zarząd Powiatu czynił starania o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł, to jest na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2018 realizacja zadań i programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zamknęła się kwotą
3 051 171,62 zł. Dofinansowanie ze środków własnych powiatów wyniosło 751 164,66 zł. Racjonalna gospodarka finansowa prowadzona przez zarząd pozwoliła na uregulowanie płatności w terminie i utrzymywanie płynności finansowej. Kwota wolnych środków za rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 2 854 778,90 zł. W tym środki własne 2 493 109,38 zł. Środki Unii Europejskiej 361 669,52 zł. Z tego aktywna integracja 15 499,38 zł. Modernizacja kształcenia 346 170,14 zł. W sprawie sprawozdań finansowych jednostki. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku, stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 3 096 668,05 zł. W tym dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok wraz ze składkami pracowniczymi 1 972 069,76 zł. Stan należności krótkoterminowych wynosi 1 348 838,03 zł. Stan należności długoterminowych wynosi 764,16 zł. Umowy na zajęcie pasa drogowego. Stan zobowiązań długoterminowych wynosi 698,936 zł. Kredyt po SPZOS w Drezdenku. W sprawie sprawozdania o mieniu mienia komunalnego. Stan mienia uległ zmianie w poszczególnych grupach rodzajowych, co było związane z amortyzacją środków trwałych oraz zwiększeniem majątku w związku z przejęciem na stan zakończonych inwestycji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała, że za wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu powiatu strzelsko-drezdeneckiego za rok 2018 i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Za wniosek o udzielenie absolutorium głosowało 3 członków komisji, podpisane przewodniczący. Dziękuję pięknie. I jeszcze mamy przedstawienie, które było, rozumiem, to jako przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej do absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Szulowsko-Drezdeneckiego, Rada Powiatu Szulowsko-Drezdeneckiego, wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Szulowsko-Drezdeneckiego, działając w oparciu na artykuł 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, dziennik ustaw 2019, pozycja 511, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu powiatu za rok 2018 wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu przez Radę Powiatu. Jednocześnie informuję, że wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 3 głosy za. Umowy ustawy, skład, ustawowy skład Komisji Rewizyjnej wynosi 3 członków, czyli głosowali wszyscy. Dziękuję bardzo. I jeszcze pana przewodniczącego wykorzystamy raz, aby zechciał nam odczytać opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Panie Przewodniczący, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, zespół zamiejscowy ulica Jurczyka 10 w Górzewie Wielkopolskim, uchwała nr 355, rok 2019, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szulowsko-Drezdeneckiego dotyczącego udzielenia absolutorium zarządowi. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 artykułu 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2016, pozycja 561 ze zmianami. W związku z artykułem 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019, pozycja 511. W związku z artykułem 270 ustawy 2 ustęp
z dnia, ustęp 2 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2019, pozycja 869. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szołowsko-Drezdenskiego z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Lidia Morska, przewodnicząca, Iwona Porowska, członek, Marek Lewandowski, członek, postanawia wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szołowsko-Drezdenskiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w oparciu o uchwałę składu orzekającego nr 177/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szołowsko-drezdenskiego za rok 2018 podziela stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie pozytywnego wykonania budżetu. Wniosek wyżej wymieniony został sformułowany po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Szczelecko-Drezdenackiego, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia powiatu, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018 wraz z wyżej wymienioną opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu. Z wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2018, nie wnosząc uwag i wystąpiła do Rady Powiatu Szołowsko-Drezdenackiego o udzielenie absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu. Wniosek został podjęty jednogłośnie. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje prawo odwołania do kolejnej izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Podpisany przewodniczący składu orzekającego Lidia Jaworska. Komisja Rewizyjna nie wnosiła. Dziękuję bardzo. Korzystaliśmy z głosu pana przewodniczącego. Mamy teraz następny punkt. Dyskusję nad sprawozdaniami. Myślę, że to łącznie z wykonania budżetu w 2018 roku finansowym i stanie mienia komunalnego. Otwieram dyskusję. Dziękuję za dyskusję. To w takim razie przechodzimy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Bardzo ważny punkt. Przystępujemy do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczelecko-Drezdeneckiego za 2018 rok. Przystępujemy. Czy ktoś chciałby tutaj zabrać głos? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Znowu złośliwość, powiem szczerze, nie? Tak. Za długo się machałeś. No tak. Odwracam to u ciebie. Pozwolę sobie na ręce pana starosty pogratulować całemu zarządowi i życzę, aby każdy kolejny rok takie domyślnie zyskał wokół zaufania.
pozwoli pan przewodniczący. Chciałbym w imieniu starego zarządu, jak i teraz nowego zarządu, chciałbym podziękować państwu za tą opinię pozytywną. Staramy się zawsze robić zgodnie z literą prawa i dla dobra wszystkich mieszkańców. To, że się wspieramy, to, że się sprzeczamy, czy wspieramy na komisjach, to jest właśnie bardzo dobry efekt, bo wychodzi w czasie tych dyskusji, wychodzą wszystkie problemy, które dotyczą naszych mieszkańców. Każdy z nas pochodzi z innego regionu naszego powiatu i spotykamy się z różnymi problemami. I te problemy państwo przekazujecie tutaj na tych komisjach i zarząd stara się wsłuchiwać w problemy naszych mieszkańców i staramy się rozwiązywać te problemy. Dziękuję państwu za to, że podjęliście taką ważną decyzję. Jest to decyzja dotycząca właśnie tego absolutorium. Oczywiście ten zarząd w sumie nad tym budżetem z 2018 pracował bardzo krótko. Niemniej jednak to jest też dla nas bardzo ważny sygnał, że państwo wspieracie nas. Możecie się nie zgadzać, nie zgadzamy się w pewnych kwestiach, ale wspieracie nas, żeby wspólnie żyło nam się w tym powiecie jak najlepiej. Dziękuję państwu za to serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani starosto. Chciałbym poinformować, że dzisiaj wpłynęła interpelacja od radnego Bajki i przechodzimy do... Oczywiście zostanie udzielona odpowiedź na piśmie ze strony pana starosty. 17 punkt, wnioski i opinie radnych. Proszę. Zajmę do punktu 16. Mam tutaj interpelację, która dotyczy tych tematów, które były poruszane na poprzednich sesjach, ale co do których się nowy powiat 2018 zobowiązał w sprawie audytu, który zaproponowany został tutaj w starostwie do przeprowadzenia. Wodę na rękę, proszę. Ja chętny punkt 17. Ja nie wiem. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja mam w sumie pytanie. Czy istnieją jakieś przeszkody formalno-prawne, abyśmy otrzymali też protokół z poprzedniej sesji w wersji elektronicznej? To de facto to już prawie większy materiał mamy w wersji elektronicznej, a żeby protokół przejrzeć, to musimy się udać do biura rady i go tam na miejscu przejrzeć. Czy jest możliwość, abyśmy po prostu mogli się zapoznać z tym protokołem po prostu wcześniej, nie przychodząc tutaj i wtedy po prostu tak głosuje, jedną za czym głosuje? Nie ma problemu. Tak, nie wiem. Najgorsze jest to, że ja już tablet wyłączyłem, a mają jeszcze głosowanie. Jeszcze mam wnioski, jeszcze mam. Tak, bardzo proszę, jest jeszcze wniosek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, fakt, że tu jest napisane wnioski, opinie radnych, ja pozwolę sobie, bo tak wyszłoby, że ja jestem przeciwnikiem bezpieczeństwa na drodze. Absolutnie. Jestem pierwszy, który dba o to. W czasie rozmów na przerwie z kolegami doszliśmy do takiego ładu, że gdyby wszyscy kierowcy i uczestnicy ruchu drogowego dbali o to, żeby przestrzegać przepisów zawartych w kodeksie drogowym, czyli takim elementarzu wszystkich korzystających z dróg, niepotrzebne byłyby nam wydatki dodatkowe na bezpieczeństwo i nie mielibyśmy takich przekamarzań się nawet tutaj. W związku z tym ja może nie powinienem głośno mówić, ale w niektórych sprawach się tam tak wyrażam, że żyjemy w takim kraju, gdzie prawo można bardzo szybko, łatwo nawet łamać. To jest to podstawowe prawo, które powinno mi zagwarantować bezpieczeństwo na drodze, że się zbliżają wakacje. Ja chcę już nie dyskutować o tym. Uważam, że to jest podstawa, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien przestrzegać prawa, nie tylko kierowcy, kierujący pojazdami, ale również pozostali uczestnicy ruchu. I nawet gdybyście my jako Rada tu zaakceptowali takie spotkania z policją i
różnymi stowarzyszeniami, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to byłbym skłonny zorganizować takie spotkanie dla mieszkańców, na przykład na sali Domu Kultury, Centrum Promocji Kultury Drezdy. Może to być też w Strzelce. Myślę, że policja by nas wsparła i moglibyśmy, byśmy wiedzieli, jaki jest odzew, czy ludzie zechcą skorzystać z takiego czegoś. Rozumiem, że to byłoby bezpłatne, należałoby tylko przyjść i posłuchać, podyskutować. Być może, żebyśmy tam długo dyskutowali, każdy by przedstawiał swoje racje. Ale to jest tylko moja taka propozycja, może kiedyś byśmy się nad tym pochylili i takie coś zorganizowali. Ja w każdym razie, w związku z tym, że zbliżają się wakacje, życzę wszystkim, żebyśmy byli chętni zadbać o poprawę bezpieczeństwa na drogach, czyli żebyśmy chociaż zaczęli od tego, żebyśmy patrzyli w lusterka i włączali kierunkowskazy, bo to naprawdę bardzo upłynnia ruch i poprawia komunikację między wszystkimi użytkownikami drogi. I tyle mojego apelu, panie przewodniczący. Jeżeli pan i radni to przyjmą, to jestem otwarty jak najbardziej. A przekroczenie prędkości. Bezpiecznie w wakacji, przekroczenie prędkości to podstawa. Dlatego jeżeli będziemy przestrzegać, wszystko jest skodyfikowane. Także nie ma problemu. Życzę, żebyśmy wszyscy w zdrowiu spotkali się tutaj po wakacjach. Czyli życzę bezpiecznych wakacji wszystkim, naprawdę wszystkim. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, jakby powrócę do tematu, który może wzbudził tu trochę emocji i te pytania odnośnie raportu i te pytania odnośnie tych dokumentów, sprawozdania, które do nas dotarło za pierwsze miesiące funkcjonowania szpitala w tym roku. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam takie wrażenie i takie poczucie takiej tajemniczości krążącej wokół szpitala powiatowego w Drezdenku, wokół tej spółki. Mieliśmy tutaj przed miesiącem panią prezes. Poznaliśmy przed wynik finansowy za 2018 rok. Pani prezes też nadmieniała, że ta sytuacja może być diametralnie różna w 2019 roku, ale my prosiliśmy, aby właśnie, jeśli ten wynik finansowy spłynie za te pierwsze miesiące, żeby radni go otrzymali. I nagle dowiadujemy się gdzieś tam, panie starosto, tak delikatnie, pod lekkim dociśnięciu, że pani prezes przestaje pełnić swoją funkcję w tej lecznicy. Nieczęsto zdarza się tak, że odwołujemy prezesa szpitala. To jest jakieś wydarzenie, to jest jakiś moment taki pewnie zwrotny, tym bardziej, że wiemy o jak istotnej spółce mówimy. Rodzi się takie pytanie. W poniedziałek było spotkanie odnośnie sytuacji w szpitalu. Wiemy, że w poniedziałek ten zarząd otrzymał absolutorium, tak? To było w ten miniony poniedziałek, tak? I po kilku dniach dowiadujemy się, że prezes tego zarządu, tej spółki, no, przestaje pracować na tej lecznicy. Więc pytanie, czy to są faktycznie oszczędności, czy może podjęliście Państwo tę decyzję w związku z jakimiś błędami zarządczymi, które być może doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji finansowej szpitala. Absolutnie proszę nie traktować tego jako złośliwość. Po prostu warto by było podyskutować o lecznicy, która, proszę Państwa, w ostatnich kilkunastu latach pochłonęła ogromne pieniądze wszystkich mieszkańców powiatu, bo wszyscy mieszkańcy powiatu zrzucali się i zrzucają się do dzisiaj na szpital, który jest absolutnie ważny dla każdego. W związku z tym pewnie też jest wykonywanych mniej inwestycji przez powiat strzelecko-drezdenecki, bo ciągle płacimy jakieś tam raty z zaległości, które powstały w szpitalu drezdeneckim. Stąd, proszę Państwa, nasze pytania akurat dotyczące tej lecznicy są kluczowe, bo biorąc pod uwagę dynamikę zadłużenia, prawdopodobnie w maju przyszłego roku może się okazać, że ta wirtualna pula tego kapitału zapasowego zostaje wyczerpana. I czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy poznać plan naprawczy, czy przedstawiony przez zarząd, czy zarząd powiatu, czy radę nadzorczą, który da nam jakby spokój ducha, że nie będziemy się martwić o tę lecznicę, która musi funkcjonować w naszym powiecie, bo chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby tego szpitala zabrakło. Chciałbym się też dowiedzieć, panie starosto, czy jest już kandydat na nowego prezesa i jakie cele zostaną temu prezesowi poczynione, przedstawione, ponieważ nie wiem, w związku z tym, że jakieś przypuszczenia dotyczące wzrostu tego zadłużenia pozwalają sądzić, że na koniec roku będziemy mieli tę stratę na poziomie 2 milionów złotych, czy wy na przykład stawiając nowego prezesa na czele tej spółki powiecie,
wyhamowujesz tę stratę, albo ograniczasz tę stratę, albo masz carte blanche, ta strata 2 miliony złotych jest już wpisana w tę kalkulację, bo widzimy, jaka jest dynamika finansowa właśnie tej straty w szpitalu. I proszę Państwa, to co, o czym mówił Pan Radny Hatała jakiś czas temu, no, mamy absolutnie niepowtarzalną sytuację. No, partia rządząca dzisiaj ma większość w zarządzie powiatu szczecińsko-prezydenckiego. Nie ma lepszego momentu, aby tę leśnicę w jakiś sposób uratować. Myślę, że to powinno Wam przyświecać przez te najbliższe miesiące. Jakby to jest kluczem dzisiaj do ratowania tej leśnicy, bo jeszcze raz powtórzę, no, przy takiej stracie, takiej dynamice straty, prawdopodobnie dokładnie za rok, w maju 2020 roku, ta pula finansowa, o której tutaj wspominaliśmy, ten kapitał zapasowy, zostanie wyczerpana. I na koniec, Panie Starosto, jeszcze podziękowania, bo składaliśmy interpelację jako Nowy Powiat w sprawie krzyżówki, która znajduje się przy ulicy Sportowej. Wiem, że było spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem. Nie wiem, czy na nasz jakby wniosek również Pan Stanisław Tomczyszyn tam się pojawił i pytanie też ze strony naszego klubu, czy jakiekolwiek nadzieje, wiemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich spychał ten temat przez ostatnie lata, ale czy jakiekolwiek nadzieje są na to, aby poprawić bezpieczeństwo właśnie na złączeniu się drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma? Tak, proszę. Ja oskarżę, może nie tyle wnioski, co prośba, Panie Starosto, prośba od Pana Sołtysa Marka Borkowskiego-Skuczna. Prosił w porozumieniu oczywiście z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skucznie o to, że jeżeli jest taka możliwość, a myślę, że to są niewielkie koszty, żeby zamontować na drodze od krzyżówki do szkoły te 2-3 kosze na śmieci. Łatwiej będzie uczyć dzieci porządku i łatwiej nam będzie na tych drogach. Ponadto pokazał się znowu Barsz Sosnowskiego. Jest on niewielki, niewiele jego jest. W ubiegłym roku wydaliśmy 12 tysięcy złotych na likwidację. Myślę, że jeżeli teraz byśmy uderzyli od razu w tym stanie, w jakim on jest, to będzie łatwiej zapanować nad tematem. Tak? Będąc już w Sztucznie, przeglądając, przyjeżdżając sobie po miejscowościach, Szanowni Państwo, są spore dziury w trzech miejscowościach, tak, na środkach Brów, w Bobrówku, w Lipich Górach, w Ogardach oraz na drodze, ten odcinek, który został zrobiony, Ogardy-Gilów, końcowy przed zakrętem przy wjeździe do Gilowa. On tak bardzo, bardzo brzydko wygląda. I to, co rozmawialiśmy, to, co kolega Kuchowicz mówił o bezpieczeństwie podczas wakacji, myślę, że to załatanie tych dziur przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Może rozpocznę, pozwólcie, że rozpocznę od tych ostatnich pytań, które tutaj Pan Radny Bajku zadał. Oczywiście te uwagi dotyczące tych uszkodzeń w asfalcie, oczywiście to przyjmujemy i możliwie jak najszybciej to uzupełnimy. Co do marszu, dzisiaj z Panem Starostą jeździliśmy po tych terenach, gdzie ten marsz występuje i przy naszych działkach to są naprawdę sporadyczne miejsca, bo tam ta cykliczna od kilku lat walka na rowie w kierunku Tuczenka czy na drodze między Bobrówkiem a Tucznem, to zostało w zasadzie zlikwidowane, zostało tam jeszcze chyba tylko jedno takie większe, nie większe, to sobie jedna, dwie rośliny są, to zlikwidujemy. Problem jest innego rodzaju, mianowicie nie wszyscy właściciele działek walczą z tym. I mamy sytuację taką, że my walczymy, my wydajemy pieniądze na określone cel, czy własnymi siłami, czy firmą zewnętrzną, natomiast pozostali właściciele tego nie robią. Na przykład właśnie w tym Tucznie, o którym Pan wspomniał przed chwilą. Te kosze oczywiście zamontujemy, to jak najbardziej trzeba myśleć o tym, żeby właśnie poprawiać wizerunek miejscowości. Co do szpitala. Panie Radny, nigdy moim zamiarem nie było ukrywanie czegokolwiek. Poza tym ta sytuacja jest taka, a nie inna. W związku z tym absolutnie moim zamiarem nie było ukrycia tego, że sytuacja finansowa jest taka, a nie inna. Poza tym nikt nikogo nie zwalnia z tego względu, że pewne okresy sobie kończy się kontrakt, normalnie 30 czerwca.
Także tutaj nikogo nie zwalnia. Co do planów naprawczych, tak, trzeba się spotkać i to myślę, że jeszcze w czasie wakacji zaproszę Państwa, żebyśmy wspólnie, może przedstawimy Państwu plan naprawy. Tylko że pamiętajcie Państwo, że jeżeli ktoś w szpitalnictwie polskim znajdzie rozwiązanie dla szpitali powiatowych, będzie to należał mu się Oskar za to. Poproszę zwrócić uwagę, że ryczałt, który nasz szpital wyrobił w ubiegłym roku, to było 97,7%. To znaczy, że już mocy przerobowych nie mamy na ten ryczałt, czyli ograniczyło się w jakiś sposób już możliwość pozyskania środków. Nic nam nie da zwiększenie ryczałtu, bo brakuje nam klientów. I tutaj ten rodzaj jest problemu. Problem jest związany przede wszystkim z wyceną tych procedur. Te wyceny tych procedur nie zmieniły się od 2010 roku, za wyjątkiem interny i w tej chwili chirurgii, tak. I to też się zmieniły nie w takim zakresie, jak myśleliśmy, bo tak jak Pan wspomniał na jednym z naszych spotkań poprzednich, kiedy mówiliśmy o budżecie czy planach finansowych na ten rok, to zarząd zapisał znacznie większe kwoty niż te, które zostały zakontraktowane. I to się tak przekłada. Nie ma nawet sposobu na to, aby zwiększyć wpływy do szpitala. Z tego względu, że ten ryczałt jest już tak, ta ilość tego ryczałtu zresztą jest tak wysoka, że po prostu trudno jest w tej chwili wyrobić ten ryczałt, który jest. Zaletą ryczałtu jest to, że 1/12 środków trafia do szpitala co miesiąc. To jest zaleta. Natomiast co do formy tej finansowania, to okazuje się, że tak niekoniecznie dla szpitali to jest dobre rozwiązanie. Dla takiego szpitala naszego. Ja myślę, że tutaj ta sytuacja szpitala może też tak jest trudna. Jest trudna, ale powiem, że znacznie więcej szpitali w naszym województwie jest w gorszej sytuacji. Tutaj zapobiegliwość innych, poprzednich zarządów, tego zarządu szpitala spowodowała, że jest te środki, ten kapitał, który właśnie możemy wykorzystać w tych trudnych czasach. A były zakusy takie, żeby ten kapitał wykorzystać w innych przypadkach, na płace, na przykład nawet na inwestycje. I nagle się okazuje, że to dla nas jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Bez kredytów, bez wsparcia jakiegoś zewnętrznego szpital może funkcjonować, bo ma ten kapitał zapasowy. Na pewno nikt tutaj żadnej kurtyny nie spuszcza i absolutnie tutaj pracujemy przy otwartej kurtynie. Tutaj nikomu z nas nie zależy na tym, żeby cokolwiek ukrywać. Uznaliśmy w dyskusjach, że dwóch prezesów, może to nie jest dobre rozwiązanie. Uznaliśmy, że jeden prezes dla takiego szpitala byłby chyba najlepszym rozwiązaniem i dlatego też postanowiliśmy dokonać pewnych zmian. Zresztą to Rada Nadzorcza będzie dokonywać dopiero w środku. I tylko tyle. Tutaj proszę nie myśleć o tym, że my tutaj cokolwiek ukrywamy. Jest trudna sytuacja. Chcemy dokonać zmian. Jeżeli nam się uda, to oczywiście jak najbardziej. Jest ryzyko? No jest ryzyko, tak, oczywiście. Każdy z nas ma świadomość tego, że szpitali jest za dużo w Polsce. Literatura fachowa mówi 150, 160, a nawet niektórzy mówią o 200 szpitalach powiatowych. Jest za dużo. To tutaj właśnie między innymi też i NFZ za bardzo się w to wszystko nie włącza, bo jeżeli poza tym dorzucenie pieniędzy do systemu też nic nie będzie nam dawało. Z tego względu, że wtedy wzrosną żądania płacowe tych grup, których jest mało w szpitalach i w efekcie zwiększenie budżetu szpitala o 2-3 miliony nic w rzeczywistości nam nie załatwi sprawy związanej z płynnością tego szpitala. Taki jest kierunek, takie są tendencje. Szpitale próbują się bronić, tworzą różnego rodzaju stowarzyszenia. Wysyłane są informacje od starostów do Ministerstwa Zdrowia. Wysyłane są informacje właśnie od tych stowarzyszeń łączących poszczególne szpitale powiatowe.
No jednak no tutaj jest olbrzymi problem, bo ten problem dotyczy nas, starosty, powiatu, natomiast nie dotyczy to sfery rządzącej. Bo zwiększa się składka na zdrowie, zwiększa się ilość środków kierowanych do NFZ-u, ale jednocześnie to nie przekłada się na te możliwości tych jednostek lecznictwa. Widzi pan groźbę likwidacji szpitala, czy to jest absolutnie jakieś... Nie no, słuchajcie państwo, to tak nie możemy też patrzeć. Tak też nie możemy patrzeć. Sytuacja szpitala jest trudna. Ale nie możemy nawet przez myśl, tak jak i pan powiedział, przez myśl nawet nie przechodzi to, żeby szpital likwidować. Absolutnie, absolutnie nie. Natomiast będzie istniała konieczność ograniczenia liczby łóżek, bo to się już dzieje, bo te normy są tak wyśrubowane, że ilość tych pielęgniarek nam brakuje i z dniem 1 lipca trzeba będzie coś zrobić. Natomiast żeby zachować ten odpowiednie normy dotyczące chociażby pielęgniarek. Bo na rynku pielęgniarek nie ma w tej chwili. Tych, które były chętne przyjść do nas do pracy, do szpitala. Szpital próbował w jakimś tam momencie trzy panie poprzez urząd pracy zrekrutować. Okazało się jednak, że w efekcie tylko jedna pani i to jeszcze chyba tylko na czas stażu i też nie zasilu naszych pań. Jako wolontariusz. Pójdzie do przychody. No na pewno, szanowni państwo, na pewno będziemy się spotykać, na pewno będziemy próbować szukać rozwiązania i to jest zadanie, które stoi przed prezesem, przyszłym prezesem i na pewno zarząd szpitala, rada nadzorcza też będzie w tym kierunku pracować. Ja jeszcze tylko chciałbym pewne rzeczy takie państwa poinformować. Dobrą wiadomością dla naszego urzędu pracy jest to, dla naszego rynku pracy jest to, że poziom bezrobocia w kwietniu, w maju spadł poniżej 10%. 9,6%. Jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest też taka, tak jak tutaj pan radny powiedział, że ten urząd pracy znowu zdobył, posłużę się materiałami, 6. miejsce w kraju ze względu właśnie na efektywność, 1. miejsce w województwie lubuskim. Tylko, szanowni państwo, ja też rozmawiałem z panią dyrektor, mamą panią dyrektor, że mi zależy przede wszystkim na tym, że wszystkie środki, które trafiają do naszego Urzędu Pracy, żeby zostały na tym rynku, żeby zostały u naszych przedsiębiorców. Nie zależy mi na tym, żeby pojawiła się jakaś plakietka dodatkowa, tylko chodziło mi o to, żeby nie zwracano pieniędzy do budżetu państwa. Ja państwu powiem, że w ciągu 2015 roku Urząd Pracy nie wykorzystał 1 200 000 zł. 2016 919, 2017 1 033 i 2018 892 000. To są pieniądze na działania, różnego rodzaju działania występujące w działalności powiatu i przepraszam, Urzędu Pracy. I tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o to, co rozmawialiśmy z panią dyrektor, żeby te pieniądze zostały tylko u naszych pracodawców w formie staży, w formie różnego rodzaju form doskonalących i zatrudniających pracowników. Co do boiska, dlaczego w specjalnym ośrodku? Dlatego, że tam dwie szkoły będą wykorzystywać to boisko wielofunkcyjne, bo zarówno będzie to wykorzystywał specjalny ośrodek, który ma olbrzymie, bardzo wysokie wyniki różnego rodzaju sportowe, jak i także nasze liceum. To, że to boisko jest budowane na potrzeby tych dwóch szkół, to wynikało tylko i wyłącznie z porozumienia między nauczycielami wychowania fizycznego. Oni brali udział bezpośrednio w tym, gdzie umiejscowić, jakie rodzaje gier mają być, jakie ma być wyposażenie. No następnym boiskiem będzie to na pewno boisko tutaj w CKZ-cie po oczywiście zrealizowaniu tego zadania, które będziemy robić na Kościuszu. Co do Urzędu Domu Pomocy Społecznej, pojawiło się rozporządzenie pani minister Rafalskiej, nowe, jeszcze jedno z ostatnich, dotyczące właśnie pomocy przy budowie różnego rodzaju domów dla osób niepełnosprawnych lub też modernizacji jakichś domów czy budynków i utrzymania. Prosiłem panią dyrektor, to jest nowe rozporządzenie, prosiłem panią dyrektor, aby się bardzo pilnie zorientowała, jak wygląda sprawa właśnie tego rozporządzenia, co można wykorzystać do naszych potrzeb, bo
konkurs jest ogłoszony chyba na sierpień, także w związku z tym warto byłoby przynajmniej zorientować się, czy istnieje możliwość, powiedzmy, czy powiększenia, czy poprawy chociażby standardów pobytu osób niepełnosprawnych w naszym domu, pomocy społecznej, który nie ma. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, my teraz wywołaliśmy temat jeden, moim zdaniem, niebezpieczny, bo jeżeli większość szpitali powiatowych, zresztą myślę, że prasa ta fachowa również tam dużo pisze na ten temat, szpitale wojewódzkie mogą zrobić taki ruch, że będą naszą kadrę zapraszać na rozmowy i będą im dawać większe pieniądze, żeby utrzymać szpital wojewódzki. I za chwilę może się okazać, że nie ma w ogóle kadry. Tej kadry jest mało i likwidacja łóżek w ogóle nie pomoże. Wystarczy Drezdenko, jest blisko Gorzowa. Zaproponują nowe warunki, pokryją koszt wyjazdu, lepsze płace i leżymy. Więc to, o czym mówił tu kolega Karkoszka, to jest i inni koledzy radni, jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili zapanować nad tym stanem faktycznym teraz, który już jest, żeby zapobiegać. Bo później może się okazać, że nawet program, który wprowadziliśmy, pielęgniarka, nie pomoże niczemu. Niczemu po prostu. I daj Boże, jako człowiek lewicy to mówię, żebyśmy nie byli grabarzami tego szpitala. Jeżeli teraz nie wykonamy właściwych ruchów, to tak będzie. Przed czym chroń nas Panie. Jako człowiek lewicy. To z tą lewicą coś nie bardzo. Zobaczysz. Wierzący człowiek lewicy. No. Myślę, że to już jakby poza wnioskami, ale opiniach, ale mówimy o opiniach. W takim razie przystępujemy do punktu 18. Przyjęcie protokołu z obrad 6. sesji Rady Powiatu. Przyjęliśmy. Ja dziękuję bardzo. Chciałem podziękować za współpracę przed wakacjami. Życzę wszystkim bezpiecznie. Ja bym apelował o wakacji, dobrego wypoczynku, abyśmy się spotkali najprawdopodobniej w pierwszej dekadzie września, ale podtrzymuję, myślę, że pan starosta ważne, żeby zaprosić wszystkich po autorytorium na skromny. Proszę Państwa, no to dzisiaj mieliśmy, to jest wasz dzień. Oczywiście w imieniu zarządu chciałem wszystkich zaprosić dzisiaj na obiad, abyśmy mogli się wspólnie spotkać jeszcze w kuluarach, przedyskutować różne problemy, sprawy, które nas, myślę, że nurtują dotyczące naszego powiatu, naszego szpitala. Dzisiaj zapraszam. Zamykam obrady.